Witam wszystkich hodowców gołębi pocztowych oraz sympatyków mego kanału. Zaczynam powoli już gołąbki wypuszczać. Nie latały u mnie prawie przez 3,5 miesiąca, były zamknięte, ale już powoli zaczynam wypuszczać. Czuć tutaj zapach wiosny. Zapach wiosny. Dzisiaj dostałem ich kąpiel, a tutaj jeszcze sobie chodzą trzy sztuki. To jest jeden samiec, dwie samiczki. Co tu więcej powiedzieć? Dzisiaj prace przy gołębniku zostały. Mało test zrobiłem. Po prostu bardzo mało zrobiłem. Wykonałem dzisiaj tylko wlocik. Wlocik tutaj z tej strony sobie zamontowałem, ten belgijski. Co tu jeszcze zrobiłem? Okna, małe takie okiennice z własnej roboty, w ten sposób. Jutro dokończę drzwi. Muszę zrobić sobie tu zasuwę poziomo czy pionowo. Po prostu będę musiał zrobić sobie zasuwę. O, tak powiem, że już będziesz tu jastrząbek był. Ptaszki zaczynają świergotać, ale nie, wszystko ok. Z tej strony to tak wygląda. Wszystko jest obrobione siateczką, żeby jak najwięcej światła mieli gołąbki. Jak najwięcej światła, czyli po przymknięciu drzwi. Tu jeszcze będzie dokończone te szpary, to wszystko muszę pozakrywać. Jak najwięcej światła mieli. Jaki plan? Plan jest taki, aby jutro skończyć te drzwi do końca. Zamontować tu zasuwki, takie rzeczy. Zlikwidować te szpary, czyli obróbka listwami. I myślę, że zrobię na początek na razie parę półeczek. Parę półeczek, więcej tu nic nie będę robił, kombinował. Zrobię parę półeczek. Gołąbków w sumie już mam wyklutych koło 14 sztuk jest. Tak, 14 sztuk i zrobię tutaj, nie wiem, z 30 gdzieś z 40 siodełeczek, znaczy półeczek, nie będę tam kupował siodełeczek, zrobię półeczki już, takie małe regały i wszystko na te gołąbki. W ten sposób. A tutaj co, gołąbki sobie siedzą, mają się dobrze, siedzą na jajeczkach gołąbeczki. Zaraz pokażę. Mają się dobrze, niedawno dostali kąpiel, narobili trochę brudu w grytowniku. Grit, woda z mleczkiem, karma mam wymieszaną tą rozpłodową, tak, rozpłodową daję, tak zwaną, z granulatem, do tego daję tam 10 czy 15% rzepaku. Dzisiaj akurat dostali samą karmę, bez żadnego dodatku, jutro dostaną ze smołą, w ten sposób. No nic, hodowcy, pozdrawiam, dobry lot, proszę o zostawienie kciuka w górę i subskrypcji, pozdrawiam, dobry lot.